90% kobiet twierdzi, że najważniejsza tak naprawdę na drodze leczenia jest wiedza. To znaczy, że tej wiedzy widocznie brak, że mają poczucie, że nie wszędzie można tę wiedzę zdobyć. Myśmy zrobiły badanie, ponieważ powołałyśmy rok temu centrum kryzysowe, które w jakiś sposób stara się odpowiedzieć na wszystkie potrzeby pacjentki. Przede wszystkim eksperci, lekarze są jakby autorami tych wszystkich treści. Wiedza jest absolutnie aktualizowana. W związku z tym pacjentka może mieć pewność, że tam to, co zdobędzie informacje, one są prawdziwe, rzetelne i aktualne. Centrum kryzysowe .org.pl otrzymasz naprawdę prawdziwe, rzetelne informacje na temat nie tylko raka piersi, ale jeszcze innych raków. Oprócz Centrum Kryzysowego istnieje z kolei infolinia. Infolinia działa pod numerem 22 105 55 30. Wiedza to jest w ogóle podstawa. Wiesz, to znaczy, że jesteś bezpieczna i to na każdym etapie choroby, nawet już na etapie wybadania, wyczucia czegokolwiek. Wiedza na temat swojego zdrowia, swojego organizmu jest podstawą, moim zdaniem, każdego człowieka. Ten, kto nie chce wiedzieć, i tak wcześniej czy później się dowie. I lepiej, żeby dowiedział się w takim momencie, żeby była możliwość ratowania jego życia. Jeśli chodzi o wiedzę w czasie leczenia, to moim zdaniem lekarz ma wręcz obowiązek poinformowania swojego pacjenta o wszystkich możliwościach leczenia, także o tych nierefundowanych. Pacjent powinien wiedzieć, a moim zdaniem lekarz ma obowiązek poinformować. W Polsce ta wiedza dotycząca raka piersi, w ogóle chorób nowotworowych, nie jest najlepsza. Myślę, że wynika to z tego, że lekarze nie najlepiej sobie radzą z przekazywaniem tej wiedzy, głównie dlatego, że nie mają czasu. Natomiast mało jest też u nas w Polsce takich ośrodków, które mają wykwalifikowanych koordynatorów, które mogą pomóc w zdobyciu tej wiedzy. I co najważniejsze, też mało jest takich portali internetowych, które oferują wiarygodną, łatwo przyswajalną przez pacjenta wiedzę. Pacjentka powinna być zaangażowana w proces dotyczący leczenia, powinna mieć o nim pełne informacje, pełną wiedzę, powinna mieć też możliwość skorzystania z tak zwanej drugiej opinii lekarza, żeby właściwie pokierować swoim życiem, żeby podjąć właściwe decyzje. Oczywiście te decyzje takie ściśle medyczne nie leżą po stronie pacjentki, ale jest wiele aspektów, które pacjentka powinna podejmować we własnym zakresie. To jest na przykład wybór formy podania leku, wybór częstotliwości wizyt itd., itd. To jest coś, o czym pacjentka powinna decydować sama. Koordynator leczenia onkologicznego odgrywa bardzo dużą rolę w diagnostyce i leczeniu pacjenta onkologicznego. Każdy pacjent, który będzie podejrzany o proces nowotworowy lub już ma zdiagnozowanego raka, musi mieć świadomość, że jest ktoś taki jak koordynator, czyli osoba, która będzie towarzyszyła w procesie diagnostyki i leczenia. Wyniki badania świadomości i doświadczenia pacjentek i pacjentów dotyczące leczenia raka piersi perfekcyjnie odwzorowują nasze pacjenckie nastroje, nie tylko w kontekście raka piersi. Brakuje nam wiedzy i nie chodzi tu o zbyt małą ilość czy jakość kampanii organizowanych przez fundacje, stowarzyszenia i resztę czwartego sektora. Jak dostaje się diagnozę onkologiczną, jest się nie w domu, w internecie, na fajnym wydarzeniu, lecz w placówce medycznej. Właśnie tam, w gabinecie, na korytarzu i właśnie wtedy, tuż po diagnozie, potrzebujemy jasnych i praktycznych informacji o możliwościach organizacyjnych i medycznych leczenia oraz o dodatkowej pomocy, o oznaczeniu diagnozy, o planie postępowania, o tym, ile prawdy jest w tym, z jaką świadomością na temat raka przychodzimy po diagnozę, ile w tym faktów, ile w tym mitów. A przecież dobrze wiemy, że większa wiedza na temat procesu leczenia
to lepsze jego wyniki oraz, o czym wie 90% badanych, lepsza jakość życia.